Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Dzisiaj wyjątkowy wieczór, ponieważ premiera książki, a wraz ze mną jest autor Paweł Witaj. Bardzo mi miło, dziękuję za obecność na tak ważnym dla mnie dniu. Pawle, co chciałbyś w ogóle przekazać tym dziełem? Ja chciałbym przekazać w postaci tej książki, że każdy z nas miał w swoim życiu taki moment, że pragnął żyć cudzym życiem. I ta książka jest właśnie o tych ludziach, którzy pragną żyć cudzym życiem, a tak naprawdę nie wiedzą, co kryje się w życiu tej osoby obok i jakie tajemnice ona skrywa. Więc ten tytuł jest bardzo taki, powiedziałbym, uniwersalny, bo tak jak mówię, każdy z nas w swoim momencie swojego życia miał taki moment, że pragnął żyć życiem czyimś innym, a to nasze jest tym najpiękniejszym i też nie wiemy, jakie tajemnice skrywa to, do którego dążymy. A czy ty też miałeś taki moment, okres w swoim życiu, kiedy żyłeś za bardzo życiem innych ludzi niż własnym? Chyba nie miałem tak, że żyłem życiem innych, bo ja staram się raczej bardzo tutaj do tego podchodzić tak, powiedzmy, z dystansem. Natomiast niewątpliwie miałem w swoim momencie, w swoim życiu taki moment, że chciałem być kimś innym tak naprawdę i uważać, że gdybym był kimś innym, być może moje życie byłoby łatwiejsze. Więc tak jak najbardziej jest o mnie ta książka. Jest o mnie, o tobie, o wszystkich zebranych tutaj ludziach, bo każdy z nas ma jakiś zawód miłosny tak naprawdę i żyje ciągle wspomnieniami. Być może wielu z nas ma dzieci i żyje życiem tych, kogo kocha. Ktoś ma przyjaciół tak naprawdę i chce, żeby ich przyjaciele mieli szczęśliwe życie. Więc tak jak mówię, ja na pewno nieraz miałem taki moment, choć staram się, pisząc na ten temat książkę, podchodzić do tego z jakimś dystansem i z taką uwagą. Czy twoje osobiste doświadczenia również znajdują się w tej książce? Przyznam szczerze, że akurat w tej nie, ponieważ to pierwszą książkę, którą wydałem, pisałem bardzo na podstawie własnych doświadczeń. Natomiast w tej książce są ukryte moje emocje i mój manifest, który mam przekazany do innych, tak bym powiedział. W tej książce jest wiele historii, jest wiele bohaterów i chciałbym, żeby ludzie, gdy będą ją czytać, widzieli tam siebie. Za jej treścią chciałem przekazać to, co mnie boli i to, żeby ludzie potrafili na to spojrzeć z dystansu i być może spojrzeć na siebie od innej strony. I może właśnie podczas tworzenia tej książki, badania historii innych osób, poczułeś może jakąś ulgę, że w końcu właśnie wyrzuciłeś coś siebie albo pomogłeś komuś, żeby było lżej właśnie poprzez takie wyznania. Tak, nie ukrywam, że tak. W tej książce jest postać Doroty. Nie powiem, kim ona jest i jakie łączą relacje z głównymi bohaterami. Natomiast w niej jest ukryta postać, do której chciałbym, żeby dotarła ta książka. Ja nie powiem, że ta książka jest lekka. Ona jest raczej bolesna. Ale też być może dzięki temu zostanie z czytelnikiem na dłużej i tak, o to w niej przede wszystkim chodziło. No ja myślę, że to jest dopiero wstęp w ogóle do takiej twojej kariery jako pisarza. Mam teraz pytanie, czy na przykład chciałbyś pójść w przyszłości tak bardziej w telewizyjną drogę? Może jakiś program na przykład rozrywkowy? Niczego nie wykluczam. Ja jeszcze raz mówię, nie jestem pisarzem. Będę pisarzem, jeśli będę mieć czytelników i to oni mnie stworzą. Jeśli moje życie potoczy się tak, że będę mieć propozycje wystąpienia w czymś, co będzie spójne ze mną, bo głównie tym będę się sugerować, to też jak najbardziej się nad tym zastanowię. Nigdy nie mówię nie, jestem otwarty na to, co przyniesie życie i nie boję się wyzwań, także mam nadzieję, że jeszcze wiele przede mną. Otwarty na to, co przyniesie życie własne niż cudze. Dokładnie. Tak mi się wydaje. Dziękuję ci bardzo. Żyjmy przede wszystkim cudzym życiem, bo to nasze... Boże, przepraszam. Żyjmy przede wszystkim naszym życiem, bo to ono jest najpiękniejsze. I tym akcentem kończymy ten wywiad. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.